przyznam, że organizując grupkę nie przewidywaliśmy też tego, że będziemy robić teraz taki finał i uroczyste zakończenie. Ale jednak podjęłam taką decyzję z tego względu, że informacje, jakie do nas docierały o akcji, były dla nas zaskakujące, a czasami, ja bym powiedziała, wręcz szokujące. Kiedy oglądałam niektóre zdjęcia, tutaj mogę wskazać szkoła 25, gdzie widziałam takie wątłe dziewczynki tachające wielkie worki surowców wtórnych, które później miały służyć właśnie na przeznaczone pieniądze na kwestę na dom Bartek. No to uznaliśmy, że są to na tyle właśnie godne inicjatywy, że warto te osoby pokazać i docenić właśnie na takim forum. W akcji potwierdziły 674 placówki oświatowe, a na dzień dzisiejszy rozliczyło się 558 szkół. Czyli jest to bardzo duży zasięg. Do tego prowadzona była kwesta w restauracjach i w urzędach na terenie Kielc. Była też kwesta na meczu Korony i kwesta zorganizowana jednej ze szkół w supermarkecie. Dziękujemy. Ja powiem szczerze, na samym początku chciałem bardzo gorąco podziękować przede wszystkim Urzędowi Marszałkowskiemu. Tutaj na ręce Pana Marszałka składam podziękowania za to, że Pan Marszałek wydał pozytywną decyzję i mogliśmy zbierać te pieniądze, bo od tego tak naprawdę się zaczęło. Na drugim miejscu chciałbym podziękować Pani, która, jak pamiętam, te kilkanaście miesięcy temu, jak przyszła do mnie do urzędu, taka niepozorna i mówi, że Panie Wójcie, chcemy zbierać na Bartka.